Pod koniec XVIII wieku najnowocześniejszym państwem była Wielka Brytania, która słynęła z nowoczesnego rolnictwa oraz produkcji wełny. Anglia posiadała wiele zamorskich kolonii, z których uzyskiwała wysokie zyski. To pozwalało Brytyjczykom na inwestowanie w rolnictwo, udoskonalanie narzędzi rolniczych czy gatunków roślin. To nazywamy właśnie rewolucją agrarną, czyli rolniczą. Jednak w XVIII wieku gwałtownie zaczęła się zwiększać liczba ludności, a ludzie nie byli w stanie produkować tak dużej ilości pożywienia. Ponadto praca manufaktur również nie okazywała się już szybka, a potrzebowano coraz więcej produktów codziennego użytku. Wraz ze wzrostem ludności zwiększyła się liczebność wojska, zwłaszcza że na przykład Napoleon miał półmilionową armię. Teraz trzeba było wyposażyć odpowiednio żołnierzy w karabiny i mundury. Aby rozwiązać te wszystkie problemy, ludzie tworzyli wynalazki, czyli nowe przedmioty czy maszyny, które miały ułatwić człowiekowi życie. Przełomowym wynalazkiem okazała się skonstruowana w 1763 roku przez Jamesa Watta w Anglii maszyna parowa. Maszyna ta wykorzystywała siłę pary wodnej, a więc podgrzanej do odpowiedniej temperatury wody. Maszyna parowa zyskała zastosowanie niemal w każdej dziedzinie gospodarki. Wprowadzono ją do manufaktur, ale z czasem okazało się, że nie trzeba pracy wykonywać już ręcznie, a za pomocą maszyny. Wówczas ludzie mogli zaoszczędzić czas, a maszyna tworzyła produkty szybciej niż ludzkie ręce. Tak manufaktury przekształciły się w pierwsze fabryki, czyli zakłady, które za pomocą maszyn produkowały rzeczy na masową skalę. Całe to unowocześnienie nazywamy industrializacją. Maszyna parowa przyczyniła się do powstania przemysłu, czyli wykorzystywania do masowej produkcji maszyn. Przemiany w Anglii okazały się na tyle przełomowe, dlatego określamy je mianem rewolucji przemysłowej. Rewolucja przemysłowa przyniosła się też na inne kraje. Najpierw do Europy Zachodniej, następnie do Austrii, a na końcu do Rosji. W Anglii rozwinął się przemysł włókienniczy i tekstylny. Na przykład w Belgii dominował przemysł wydobywczy i hutniczy. A we Francji nadal dominowało rolnictwo, a przemysł koncentrował się w okręgu miasta Lyon. W przypadku terenów niemieckich powstały jedne z największych okręgów przemysłowych w Europie, takie jak Zagłębie Rury na zachodzie oraz Śląsk na wschodzie. Industrializacja najwolniej przebiegała w Austrii, a zwłaszcza w Rosji. W tej ostatniej nadal panował podział ludności na klasy, chłopi byli przypisani do ziemi i nie mogli opuszczać wsi, a w dodatku płacili wysoką pańszczyznę. Wynalezienie maszyny parowej przyspieszyło rozwój technologii i nowych wynalazków. Powstały fachowe fabryki włókiennicze i tekstylne. Rozwijały się także nauki jak chemia czy fizyka. Na przykład Michael Faraday zbadał w 1831 roku zjawisko indukcji magnetycznej, która okazała się niezbędna do skonstruowania silników elektrycznych. Elektryczność wykorzystano także w komunikacji. W 1837 roku Samuel Morse wynalazł telegraf. Urządzenie to służyło do przekazywania informacji na odległość za pomocą impulsów elektrycznych. Wymyślono także specjalny alfabet Morsa, którym posługiwali się telegrafiści. Litery były zastąpione przez kropki i kreski, które oznaczały długość impulsu elektrycznego. Kropka to krótki impuls, a kreska dłuższy. W 1866 roku telegraf odniósł kolejny sukces, bowiem odbyło się pierwsze połączenie pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi, a impuls elektryczny przebył Atlantyk. Rewolucja przemysłowa odmieniła także transport. Robert Fulton skonstruował pierwszy parostatek, a George Stephenson lokomotywę. Wówczas potrzebne stało się budowanie specjalnych cylindrów do maszyn oraz torów kolejowych. Jakie teraz byśmy wymienili skutki rewolucji przemysłowej? Zapewne pozytywne było to, że nastąpił rozwój technologii, przez co powstała cywilizacja przemysłowa. Przez wzrost produkcji intensywnie rozwinął się handel. Powstały linie kolejowe ułatwiające transport, zapoczątkowano elektryczną wymianę informacji za pomocą telegrafu. Nastąpiła także szybka urbanizacja, czyli gwałtownie rozwijały się miasta, a coraz więcej ludzi opuszczało wieś. Zwiększenie mieszkańców przyczyniło się do powstania metropolii, czyli wielkich obszarów miejskich, na przykład były nimi Londyn czy Paryż. Natomiast do negatywnych skutków rewolucji przemysłowej możemy zaliczyć wzrost zanieczyszczeń powietrza i rzek, a także wykarczowane lasy, ponieważ na początku maszyny opalane jedynie były drewnem, a dopiero później przerzucono się na węgiel. Na przykład w Anglii wykarczowano aż 80% lasów. Przez rewolucję przemysłową zaszły także zmiany w społeczeństwie.
Widzimy odtąd wyraźny podział na bogatych właścicieli fabryk i robotników, którzy muszą ciężko pracować na swoje utrzymanie. Ci pierwsi odnieśli sukces dzięki środkom finansowym, czyli kapitałowi. Swoje pieniądze inwestowali na giełdach, dorabiając się wielkich majątków. Z tego powodu nazywa się ich kapitalistami. Powstał także nowy system społeczny, nazywany kapitalizmem. Opierał się on na prywatnej własności, swobodzie konkurencji oraz niewielkiej ingerencji państwa w gospodarkę. Kolejną grupą społeczną była burżuazja, która tworzyła bogacące się mieszczaństwo. Robotnicy byli zatrudniani w fabrykach, natomiast najbiedniejszą klasę tworzył proletariat. Tworzyły go wielodzietne rodziny, które nie dawały rady się utrzymać, oraz ludzie z marginesu społecznego. Przeważnie wykonywali ciężką pracę, nawet po kilkanaście godzin dziennie, bez ubezpieczenia. W wielodzietnych rodzinach często to właśnie dzieci musiały chodzić do pracy, aby zarobić na chleb. I to by było na tyle w dzisiejszym filmiku i powinniście właśnie wiedzieć, czym była właśnie rewolucja przemysłowa, jak przebiegała i jakie skutki wniosła do Europy. Dzięki za oglądanie.